Duży w maluchu ekstra. Stał w garażu ponad 3 lata, aż wreszcie wpakowałem go na lawetę i zawiozłem do zaufanego mechanika oraz blacharza, gdzie czerwony FL z końcówki lat 80. przeszedł niemal kapitalny remont. Samochód stoi obecnie w moim garażu i czeka na cieplejsze dni oraz kuriera, który dostarczyć ma mi nowe zderzaki i siedzenia, a gdy już wymienię te elementy, to na kanale opublikuję szczegółową relację z remontu. Zapraszam Was na facebookową grupę Duzi w Maluchu, na którą wrzuciłem wczoraj kilka zdjęć. Natomiast chciałbym, żebyście wszyscy wiedzieli, że biały maluch dalej jest moim oczkiem w głowie i to na nim opierał się będzie nasz kanał. Notabene w najbliższym czasie wyczekujcie wywiadu z Marianem Dziędzielem. Poza tym mam w planach nagrywać swoje filmy w jakości 4K z wykorzystaniem mikroportów, a cały samochód wygłuszyć czymś w rodzaju mat bitumicznych, aby jakość dźwięku była na najwyższym możliwym poziomie. Zależy mi na tym, aby zrobić dla Was podcasty. Dodatkowo planuję w najbliższych tygodniach kupić przyczepę, na której po Polsce w bezpieczny sposób będę mógł wozić malucha. Wokół programu utworzyła się fajna społeczność, dlatego pomyślałem sobie, że może część z Was zechce mnie wesprzeć w serwisie Patronite, na którym w najbliższych dniach chcę założyć konto. W zamian odwdzięczyć mogę się Wam lepszą jakością produkcji i wspomnianymi podcastami. Pomyślałem sobie także, że fajnie byłoby mieć podpisy patronów na tylnym siedzeniu białego malucha. Albo umożliwić Wam zadawanie gościom pytań w formie wideo. Przykładowo przeprowadzam wywiad z TEDe, a patroni wysyłają mi pytania nagrane na przykład telefonem komórkowym, a ja domontowuję je do odcinka. Może sami macie inne, ciekawe pomysły? Jeśli tak, to dajcie znać, a tymczasem wypatrujcie białej strzały na polskich ulicach. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.